Jestem właśnie w Toitoju z prawdopodobnie najładniejszym widokiem w całej Polsce. Hello! Dzisiaj witam Was ze Smereka. Możecie wierzyć lub nie, ale jeszcze 10 minut temu przejrzystość powietrza była taka, że było widać solinę. A tymczasem z odległości jakichś 50 metrów ledwo widać krzyż. No cóż, wybieram się dzisiaj na chatkę Puchatka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tam zaś mam, że tak powiem, obstawę. Znajomi, dobrzy kumple ze Szwajcarii. Aż przyjechali w Bieszczady. Tylko trochę kamerki się wstydzą. Oto połonina wetlińska, nieco wstydliwie skrywająca się w chmurach. Klimatycznie, nie? O, bardzo się zerknij na dół. To bym się nie chciał studiować. O, to tak. No. Dla innych, ja tu się mówię, które są lepiej uważam. Jak uważam? Tak, i jest bardzo ślisko, jest błotnisto, ale taki trudniejszy moment mamy już za sobą. Zaczęło grzać. Damian przedtem mówił, że odkrył nowego youtubera, jakiegoś takiego fajnego. Jak on się nazywał? Człowiek Bieszczady? Człowiek Gresia, może kojarzycie go, jest zajebistym kolesiem, musicie sobie go kurde poglądać. Kurde, też będę musiał sprawdzić, kto to. No. Wow. Spadł. Na wiosnę, jak tędy szedłem ostatni raz, to tu dookoła leżał śnieg, a mimo to było tak ciepło, że szedłem porozsuwany i bez czapki. Taka sytuacja. Spoglądając na północne stoki chnatowego Berda, widzimy zarośla jarząbiny i olszy zielonej. W okresie przedpasterskim tworzyły one ciągłą strefę zarośli powyżej górnej granicy lasu. Tak, bo tutaj mamy chatkę Puchatka, mniej więcej. Widzisz ją? Widzę. Za chatką Puchatka mamy połoninę caryńską. Ten taki szpiczasty grzbiet i z prawej strony jest tarnica. Aha, no, widzę, widzę. No, highest mountain on Polish side. But highest mountain on Ukrainian side is Pikuj. Taki jestem obeznany. Pikuj czy Pikuj? Pikuj. To jest po ukraińsku, a polska nazwa to Pikul. 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 Jakaś wycieczka na szczycie. Człap, człap.
Jesteśmy. Koleżanka się wstydzi. Siema. Komu mnie pokazujesz? Proszę? Pokazujesz mnie komuś? Nie, nagrywam dla rodziców. A, ja myślałem, że ty przez telefon gadasz i na tym. Nie. No i zdochodzi. I zobaczysz, tato, porobię parę zdjęć i zobaczysz. Chatka. U chatka, tudzież ewentualnie schron bydypny. Chatka, puchatka 2.0. Jak się podoba? Zaczepiście. Zaczepiście. Czyli kurczę, niebo w gębie. Czy w oczach? Nie no, jak to się mówi? W oczach. Patrząc na widoczki, to w oczach. Znaczy oczy zmęczone, ale nogi jeszcze dają do przodu. O. No. Same widzą. Tak jest. Kawka z chatki Puchatka. Proszę bardzo, taki piękny śmietniczek ktoś sobie urządził. Teraz Mateuszek musi zejść ze szlaku, żeby posprzątać. Kurde, balans. O, ale sobie worek zawiązałem na śmieci. I z powrotem na dole, na przełęczy Wyżnej. Spędziliśmy na szlaku prawie 7 godzin. Jesteśmy wykończeni, ale szczęśliwi. Damiano! A? I jak się podobało? Co? Jak się podobało? No kurczę, na pewno więcej razy jeszcze tutaj przyjadę. Za pierwszy raz, razie się to nie skończy. To wytnę. No, nie musisz. No, także... A i te zapraszamy do Szwajcarii, te są te góry. Są, w Szwajcarii są Alpy. No, nie tylko. Ja nad Alpami leciałem w maju, lecąc do Hiszpanii. Pięknie jest. O, Tarnicę lekko przysłoniły chmury. Idziemy jeść? Co? Idziemy jeść? U ciebie? Tutaj. U ciebie jest smaczniejsza ryba. U mnie jest smaczniej. Jak, to idziemy do mnie. Jak u mamy, tylko lepiej. Jeszcze raz? Jak u mamy, tylko lepiej. No. Hello, dzisiaj witam was z Soliny, moi przyjaciele ze Szwajcarii. Witam serdecznie. Przejadą się dzisiaj słynną solińską gondolą. Ale zanim pojedziemy, to ja sobie przez dzieci.
No, niby po sezonie, ale ludzi nie brakuje. Fajne, nie? O, przepiękne. Kurde. Dobra, idziemy. O Jezu! Boję się! Geronimo! Ale ciskamy, jak to się mówi, ku chałupie. Tam płynie Sam. Na tej rzece miała pierwotnie być granica między Polską a Związkiem Radzieckim, a później z Ukrainą. A tam daleko, pewnie za 40 km stąd, widać wiatraki koło Rymanowa Zdroju. Uff, słychać aż o tych uszczelkach, że dmucha. Ale takie uczucie, jakby to miało ogrzewanie, takie lekkie, elektryczne jakieś. Może. Zapuściłem korzenie już w tej gondoli. Ale wieje. O Jezus. Ja. No i jak się podobało? Co? Jak się podobało na gondoli? Bardzo. Nie żałuję. Nie żałuję. Dobrze ulokowane pieniądze. No. Jak się mówi, że po to się zarabia, żeby je wydać, ale na coś lepszego, a nie na przykład powiedzmy na głupoty. O. O. A tutaj to w ogóle jest zatopione kilka wsi. I cmentarz. I był też cmentarz, tego co pamiętam, że jak zalali, to te trumny wypływały do góry. Było tak. Było tak. Pamiętam, mi ojciec za liściaka to wszystko pojadł. Potwierdzam. Wszystko. Właśnie Solina to jest zalana wioska, ta leśnica Sanna. No jakby to było, jakby kurde, powiedzmy, zapora wypuściła. Gdzie by ta kurde woda doszła? No z tego co mi ojciec opowiadał, to doszłoby do tego, do Brzozowa. Całe te dolne półki, no, mieszkalne, wszystko to byłoby zalane. No, prawdopodobnie tak, na pewno do Sanoka by woda doszła. Na 100%. No i tam by się dopiero chyba z tego, co ojciec też gadał, że przed bliznym już by się to wszystko zatrzymało. Niewykluczone, że aż tak daleko by woda dotarła. No to ale wiedziałeś, że no bo tak, zapora w Solinie jest obiektem strategicznym, a wiedziałeś, że w razie wybuchu III wojny światowej, aha, podczas zimnej wojny, to Amerykanie by tu atomówkę mogli zrzucić. A czemu? No bo jest obiektem strategicznym. No i narobiłoby szkód niesamowitych. A to, że nawet nigdy w życiu nie słyszałem. No ale dobrze wiedzieć, kurczę, dla... Ale teraz jesteśmy po drugiej stronie i w razie czego to ze wschodu będą. Ale oby nie. Oby nie. Lepiej nie.
tymczasem pozdrawiam moich kochanych subskrybentów. Dziękuję za komentarze, za lajki. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca i tymczasem.